Cześć, kanał 365 dni o piłce. Powoli kończy się ta przerwa reprezentacyjna. Oczywiście biało-czerwoni awansowali na mundial w Katarze. Natomiast ta przerwa reprezentacyjna, te reprezentacyjne mecze wiązały się z ekstraklasowymi wątkami, bo wielu naszych ekstraklasowiczów w swoich reprezentacjach grało. I dzisiaj chciałbym Wam przedstawić listę piłkarzy, którzy byli powołani, którzy grali, a nawet zdarzało się, że strzelali bramki. Oczywiście na początku zaznaczam, że skupiałem się tylko na tych piłkarzach, którzy byli powoływani do swoich seniorskich kadr, bo wiemy, że pełno było też piłkarzy, którzy grali w U18, U21, bo na przykład eliminacje do Mistrzostw Europy U21, w których gra na przykład reprezentacja Polski, wciąż trwają. Łącznie tych piłkarzy wyselekcjonowałem 21. W tej chwili widzicie początek tej listy. Georgi Żukow, piłkarz Wisły Kraków, wszedł w 106 minucie w meczu Kazachstan-Mołdawia w finale Ligi Narodów. Co warto zaznaczyć, strzelił on karnego, wykorzystał swojego karnego i to po tym właśnie strzale Kazachstan ten mecz zwyciężył. Żukow, który na wiosnę gra troszeczkę mniej w drużynie Jerzego Brzęczka w swojej reprezentacji, no również jest zmiennikiem, natomiast piłkarzem wchodzącym, który jednak zbiera swoje występy i gdzieś tam regularnie jeździ na kadrę swojego kraju. Drugim piłkarzem był Rauno Sapinen, czyli estoński napastnik. Piłkarz bardzo ważny w swojej kadrze, zaliczył 88 minut w meczu Cypr-Estonia. Nowy piłkarz Piasta Gliwice, który jest jednym z kilku napastników w drużynie z Gliwic i w piłce klubowej jeszcze w drużynie Waldemara Fornalika nie znaczy wiele, nie zdobył on jeszcze bramki, no bo naturalną pierwszą dziewiątką jest m.in. Kamil Wilczek. Kolejny piłkarz to Nika Kwerkwe z Kili, dobrze znany gruziński piłkarz środka pola, który grał do minuty 76 w meczu Albania-Gruzja. Co ciekawe, zmienił go w minucie 76 Valerian Gwilla, czyli inny z piłkarzy ekstraklasy, piłkarz Rakowa-Częstochowa. Również bardzo ważny członek Federacji Gruzińskiej. Drugi z trzech piłkarzy, którzy byli powołani do tego kraju. Trzecim był Otar Kakabadze, tak jak widzicie na grafice. Ten piłkarz cały mecz spędził na ławce rezerwowych. Kolejny piłkarz Filip Mladenowicz, obok którego trzeba się zatrzymać cały mecz na ławce w meczu Dania-Serbia. Natomiast wiemy, że Mladenowicz, może inaczej, drużyna Federacja Mladenowicza na Mistrzostwa Świata pojedzie. Wygrała ten bardzo ważny mecz z Portugalią. Portugalia ostatecznie awansowała z barażów. Natomiast pytanie, czy piłkarz Legii Warszawa złapie się do tej 26, podobno, bo kadry zostaną poszerzone i pojedzie na turniej finałowy. No bo w drużynie narodowej jest tylko zmiennikiem. W jego miejscu, na jego pozycji gra m.in. Filip Kostić, czyli niepodważalny lider drużyny, piłkarz Eintrachtu Frankfurt. Kolejnym piłkarzem z ekstraklasy, który na zgrupowania pojechał, był Jakub Hallowbeck. Zaimponował mi swoim występem, bo grał 67 minut w meczu Finlandia-Słowacja, obrońca Piasta Gliwice, który dość dobrze wyglądał i na jesień, i na wiosnę. Jeżeli chodzi o Federację Słowacką, no to również grał Lubomir Szatka. Wszedł na drugą połowę w meczu Finlandia-Słowacja, drugi z trzech piłkarzy Słowacji. Piłkarz, który w Lechu w tym sezonie no, jest rezerwowym, zagrał kilka spotkań. Maciej Skorża próbował go na środku obrony, próbował go na prawej stronie defensywy, natomiast ostatecznie generalnie z tej ławki często się nie podnosi. Grał również Franciszek Plach i tutaj też trzeba zaznaczyć, że jest to piłkarz, który dotąd nie jeździł na kadrę zbyt często. W tym meczu również wszedł na drugą połowę, grał od 46 minuty. Kolejnym piłkarzem jest Robert Iwanow. 90 minut w tym spotkaniu, natomiast z drugiej strony reprezentant Finlandii jest podstawowym obrońcą swojej drużyny narodowej, a także podstawowym obrońcą Warty Poznań. To na nim obiera się defensywa drużyny Szulczka i oby tak zostało dalej. Florian Losze to jest kolejny piłkarz, który pojechał na kadrę. Reprezentant Kosowa. 75 minut w meczu Szwajcaria Kosowo, środkowy pomocnik pasów, jeden z dwójki piłkarzy krakowskiej drużyny, który na kadrę pojechał i zagrał, tak jak powiedziałem, 75 minut. Kolejny piłkarz Wahan Biçakçıyan, piłkarz, który grał w meczu Norwegia-Armenia, nie będzie wspominał tego zgrupowania najlepiej, bo jego drużyna przegrała aż 9-0 w meczu towarzyskim z Norwegami. Tam m.in. dwie bramki Erlinga Haalanda, a także gole Sorlota czy Joshua Kinga, piłkarza Watfordu. Wahan zszedł w 35 minucie, kiedy trener Armenii dokonał aż trzech zmian
Natomiast nie dziwimy się, no bo po 35 minutach już przegrywano 0-4. Kolejny piłkarz Pogoni, tak jak widzicie, to Łukasz Zachowicz, który zagrał całą pierwszą połowę w meczu towarzyskim Katar-Słowenia. Od pierwszej minuty wszedł w tym spotkaniu, także ciekawe. Miejmy nadzieję, że będzie on podstawowym napastnikiem swojej drużyny. Beniamin Werbicz, czyli nowy piłkarz Legii Warszawa, który zagrał w Legii dotąd 4 minuty w tym starciu Raków Legia. Grał on również w tym meczu Katar-Słowenia. Wszedł w 77 minucie. Kolejni zawodnicy to, tak jak widzicie, piłkarze Rakowa, Dejan Sorescu, czyli reprezentant Rumunii, na ławce w meczu Rumunia-Grecja, spotkanie towarzyskie, a także Władysław Gutkowskis, cały mecz i bramka w meczu Azerbejdżan-Łotwa, spotkanie towarzyskie, natomiast Gutkowskis generalnie od już kilkunastu miesięcy jest podstawowym napastnikiem drużyny Łotwy. I ostatnia, powiedziałbym, karta piłkarzy, którzy zostali powołani, to Paweł Steinbors, piłkarz Jagiellonii, goalkeeper, który zagrał cały mecz Azerbejdżan-Łotwa, oczywiście w bramce łotewskiej. Następny piłkarz i również bramkarz to Vladan Kovacevic, który spędził cały mecz na ławce rezerwowych. Podstawowy oczywiście bramkarz Rakowa Częstochowa, jeden z najlepszych bramkarzy na przestrzeni tego sezonu. Ja szczerze mam nadzieję, że będzie on również podstawowym bramkarzem Bośni i Hercegowiny, no bo jest to piłkarz, który naprawdę emanuje dużą pewnością siebie i dużymi umiejętnościami. Także czekamy na szansę i na debiut, bo jeszcze w narodowych barwach nie zadebiutował. Fiodor Czernych jest kolejnym piłkarzem, który na kadrę pojechał i grał do 87 minuty w meczu Irlandia-Litwa. Jagiellonia w tym sezonie nie gra zbyt dobrze, natomiast cały czas na reprezentanta swojego kraju Litwa może liczyć. Tomasz Petraszek to jest kolejny z powołanych, grał cały mecz Walia Czechy, mecz barażowy Czechy-Szwecja, właściwie Szwecja-Czechy na ławce. Natomiast trzeba też zaznaczyć, że piłkarz, którego Raków wypromował, który naprawdę w drużynie Marka Poprzyna wygląda fenomenalnie, dostał swoją szansę w narodowych barwach, w drużynie naprawdę solidnej, no bo Czechy to jest przecież drużyna, która regularnie gra w dużych imprezach, także naprawdę duże słowa uznania. Kolejny piłkarz to Jesper Karlström, którego widzieliśmy w konfrontacji z Polską. Zagrał niemal całe spotkanie, zdjęty w 70 minucie. Na pewno jeden z piłkarzy, który nie będzie tego meczu dobrze wspominał. No i piłkarz, który jak w jakikolwiek sposób łączony z Polską Federacją, nie życzył nam na pewno najlepiej w tym meczu Polska-Szwecja. I ostatnim piłkarzem, przy którym trzeba się zatrzymać, to Tichomir Kostandinow, zawodnik Piasta Gliwice, który grał do 75 minuty w meczu Portugalia-Macedonia. Macedonia, która wyeliminowała Włochów, walczyła o awans na Mistrzostwa Świata. Nie chcę powiedzieć, że ten awans był przekreślony, no bo oczywiście tak samo Portugalia była faworytem, jak i Włochy przed kilkoma dniami, a pamiętamy, że Macedonia wygrała 0-1. Natomiast piłkarz Piasta Gliwice, Kostandinow, przede wszystkim podstawowy piłkarz reprezentacji Macedonii, a po drugi bardzo dobry zawodnik. Miałem okazję oglądać go z wysokości trybun w meczu Krakowia-Piast i naprawdę wyglądał fenomenalnie. Nie przypisałem do konkretnej pozycji, ofensywny pomocnik, który naprawdę siał wiele zagrożenia pod bramką drużyny Krakowi. Tak wygląda lista tych powołanych. Wyszczególniłem sobie, gdzie grali, ile grali i przeciwko któremu rywalowi. Zdecydowanie najwięcej zawodników z Rakowa Częstochowa, kilku reprezentantów Lecha Poznań, Jagiellonii Białystok, Krakowi, jeden piłkarz Legii Warszawa, jeden piłkarz Wisły Kraków. Tak to mniej więcej wyglądało. Oczywiście przed mundialem, tak w skrócie, bardzo dużo czasu, bo kilkanaście miesięcy, ale jestem ciekaw, poza kilkoma piłkarzami z Ligi Polskiej, którzy prawdopodobnie pojadą wraz z Polską na Mistrzostwa Świata w Polskiej Federacji, ilu będzie zawodników, którzy pojadą reprezentować swój kraj, tak jak na przykład Filip Mladenowicz. Wydaje mi się, że Mladenowicz może nie będzie piłkarzem pierwszego składu, ale do tej szerokiej kadry się załapie, jeżeli oczywiście będzie regularnie w Legii grał i dobrze wyglądał. Wydaje mi się, że trener Serbii będzie chciał mieć go w obwodzie. Dzięki, to by było na tyle. Widzimy się jutro przy okazji spotkań ekstraklasowych. Wracamy po dwutygodniowej przerwie. Kanał 365 Dni o Piłce. Dzięki za uwagę. Zachęcam do lajkowania, do subskrypcji kanału, a także do zostawienia komentarzy pod tym filmem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.